Chyba od 2 dni mnie molestuje państwo kochane, żebym obejrzał Dziennikarskie Zero. To jest materiał, który ma 44 minuty. Trudno mi sobie wyobrazić, ile on tu zajmie u mnie, jeżeli ja mam coś dodać w tej kwestii. Więc tytuł materiału: Dziennikarskie Zero. Jak zmyślić karierę i trafić na szczyty. Natalia Janoszek, VS, TVN, Polsat i TVP. Zaskakujące, bo myślałem, że Karolin Derpiński jest takim, że to jest materiał o tym. A tu się okazuje, że jest więcej takich chętnych, które zmyślają sobie aferę. Myślę, że to jest domena kobiet na razie, ale kto wie. Może są też takie męskie projekty. Pewnie są. Okej, gotowi państwo? Ja nie, więc lecimy. Początkowo chciałem ten odcinek poświęcić takim tematom jak świętej pamięci Kamil z Częstochowy, kara śmierci czy też koszty pochówku, ale uznałem, że... Dostrzegacie tą autoironię. Ja dostrzegam, pośmieszkuję trochę z tego, bo raczej tematy, które właśnie się pojawią za chwilę, zdecydowanie zyskują więcej odsłon, nie? Niż tematy poważne. I jeszcze zaczekam. Zrobię to w pewnym momencie, ale chcę sam sprawdzić siebie, czy gdy uleci trochę więcej emocji ze mnie, czy wpłynie to na moje poglądy. Być może teraz sytuacja jest zbyt świeża i wygłaszałbym nawet jak na siebie, zbyt populistyczne sądy. O, widzę, że ja tu muszę jakiś disclaimer wyprodukować na początku, że fakt, że ja sobie od czasu do czasu śmieszkuję, to nie znaczy, że ja tutaj każdą działalność Dziennikarskiego Zera postrzegam jako powód do satyry. Wszystko było jasne. Tu się pojawia bardzo dużo interesujących wywiadów. Ostatnio trafiłem na taką myśl, bardzo nieprzyjemną dla mnie, że napisał do mnie pewien influencer z pewnymi pretensjami, że ja tutaj jego materiał w jakikolwiek sposób pokazuję, wychodząc z założenia, że ja przede wszystkim i tylko i wyłącznie obrażam i że biję sobie content na wyśmiewaniu ludzi, którzy być może na to nie zasłużyli. Więc to nie jest tak. Czasy mojego obrażenia minęły i ja raczej jestem ciekaw. Mam wrażenie, że mogę coś dodać do tych materiałów. Nie zawsze coś mądrego, ale coś dodać. Czasami jest to zabawne, ale moim celem nie jest wyśmiewanie poglądów, które tu się pojawiają, tylko przysłuchanie im. I to robię chyba w miarę uczciwie. Więc tak samo jest tutaj. To nie musicie się bać, że ja tutaj będę zaraz próbował napastować waszego ulubionego dziennikarza sportowego. Come on, spokojnie. A jak trochę się wstrzymam, no to być może więcej w tym będzie jakiejś, użyję górnolotnego słowa, mądrości. Więc za jakiś czas do tego tematu postaram się wrócić. A dzisiaj czysta rozlewka. Na początek zagadka, co trzeba zrobić w Polsce, aby zostać gwiazdą? Odpowiadam, trzeba powiedzieć, że jest się gwiazdą. I to naprawdę wystarczy. O, a to nie jest taka chyba nowość specjalnie. To już dawno został ukłuty zwrot, znany z tego, że jest, właściwie znana z tego, że jest znana. O ile sobie przypominam, chyba w stosunku do Frytki, takiej dziewczyny, która miała taką ksywkę Frytka, pierwszy raz powiedziano to, więc nie jest to nowość zupełna. Natomiast być może jest to pewna nowość, która jest dużo bardziej skuteczna dzięki internetowi. Ludzie w pewnym momencie wam uwierzą, o ile nie uwierzyli od razu, ponieważ nikt nie byłby tak bezczelny, żeby opowiadać, że jest gwiazdą, podczas gdy nią nie jest. Jeszcze gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł i ja jechałem na rowerze i go spotkałem i potem jeszcze pojechałem do Biedronki na lody i po drodze do domu wtedy jeszcze, już do domu pojechałem. Rozumiem, czy skonsultowano z państwem? Okej. Pamiętam tą historię. To chyba była jakaś poważna dyskusja o czymś. I on powiedział, bardzo ładnie się zachował chłopaczek. Trzeba przyznać, że ma jaja. Tylko błędem jest to, że od razu odszedł. Jakby jeszcze został i wyzywająco spojrzał na prowadzącego, to byłoby znacznie bardziej interesujące. On powiedział swoje i się wycofał. Także tutaj ma minus u mnie, ale generalnie jest plus. Poza tym mamy w Polsce tak wielki deficyt gwiazd, że każdy, kto się gwiazdą czuje, jest w stanie odgrywać rolę gwiazdy i chodzić na te wszystkie ścianki i stawać przed kamerami, jest po prostu na wagę złota. Więc każdy, kto się czuje gwiazdą, jest potrzebny jako gwiazda. Poddam się zabiegowi przyczepienia sobie narządu męskiego jako pierwsza Polka i pierwsza kobieta na świecie. Do takich rozważań skłoniła mnie... Co ona ma na myśli przyczepienia sobie jako pierwsza kobieta? Może zmienia się w jej przypadku miejsce przyczepienia i w ten sposób chce być pierwsza? Bo powiedziałbym, że to nie jest zabieg, który się nie przydarzył nigdy wcześniej nikomu. Ale to może nie rozumiem kontekstu, bo to tylko fragment jest. Caroline Derpiński, czy tam coś w tym stylu, tak naprawdę zwykła Karolina z Białegostoku, która po prostu jednego dnia się obudziła i stwierdziła, że będzie z USA milionerką i zaczęła opowiadać ludziom, że jest milionerką z USA. I że tam zna Kardashianów czy coś. I ludzie jej nie zaprzeczali początkowo, a potem chyba niektórzy nawet uwierzyli. W każdym razie pytają ją, jak to jest za oceanem.
a ona udaje, że wie i odpowiada. I ta kariera medialna właśnie zaczęła nabierać tempa. To jest w ogóle zabieg odwracalny. Wiesz co, jeszcze o tym nie rozmawiałam z moim doktorem, ale uważam, że zawsze możemy obciąć. Zależy, gdzie przyczepisz. No, czasami jest odwracalny, czasami jest nieodwracalny. Też jestem bardzo ciekaw, co to za pani dziennikarz i w ramach jakiego programu odbył się ten wywiad. Czasami jest chyba tak, że myślimy o internecie jako takim miejscu, w którym jest trochę więcej głupawki niż w mediach tradycyjnych. Tymczasem chyba się mylimy co do tego. Zresztą nie wiem, czy to były media tradycyjne. Co to był za wywiad i dla kogo? Może pewnie to też był jakiś gówniany serwis internetowy w stylu Pudelka, Pompelka czy jakiegoś innego dziadostwa. Mieliśmy też przykład Justyny Gradek, to chyba, znaczy na pewno ta z dużymi cyskami, ale wszystkich pobił Adam Pabiś, rzekomy doktor, który przez bardzo długi czas był ekspertem w telewizjach śniadaniowych. Opowiadał, że jest gwiazdą wśród lekarzy, a że gwiazda była potrzebna, zwłaszcza wśród lekarzy, no to nią został. Audiolog, neurobiolog, tak protetyk słuchu. Audiolog to nie jest to samo co laryngolog, prawda? Nie, to jest trochę druga taka specjalizacja. Za granicą to jest... Wiecie, co jest audiolog? Kiedyś się na, tak się mówiło na podcasty. Ha! Nie wiedziałem, że to jest też definicja jakiegoś zawodu. Czyli co? To jest jakiś gwiazdor medyczny. W porządku. Główna specjalizacja zajmująca się słuchem. Potem dopiero się okazało, że wcale nie jest lekarzem i że zmyślił sobie całą karierę zawodową oraz naukową. Niezłe jaja, nie? Kurde, już w telewizji śniadaniowej. W ogóle nie prześwietlają tych ziomeczków? Trochę skąd wzięli typa? Ktoś musiał go polecić, nie? Sam się zgłosił? To w ogóle jest dla tego łatwo... Jak się nazywa ten gościu? Łatwo gang? Powinien dokładnie zgłosić się jako ekspert w jakiejś dziedzinie, najlepiej do telewizji polskiej. Tak, jakiś pan miał długie, wystające, to podpiłowałam. Ale... Skoro nikt nie weryfikował do czasu, nawet lekarza, to nic dziwnego, że w rozrywce w ogóle nikt nikogo nie weryfikuje. Mamy nareszcie autobusy restauracyjne. Pewnie nie każdy z was, ale część na pewno, słyszała o takiej osobie jak Natalia Janoszek. Ona w 2022 roku wystąpiła w Tańcu z Gwiazdami, w 2023 w Twoja twarz brzmi znajomo. To są chyba najbardziej prestiżowe programy w Polsce. Generalnie nie pochwalam przyznawania się, że się czegoś nie wie. Jeżeli czegoś nie wiesz, to nawet jeżeli to jest głupie, to nie świadczy o Tobie dobrze. Ale nie znam Natalii Janoszek zupełnie. Nie mam zielonego pojęcia, kim jest ta dziewczyna i tym bardziej jestem ciekaw jej oszałamiającej kariery. Dla gwiazd najbardziej prestiżowe, a więc doszła na sam szczyt w tej swojej branży rozrywkowej. Bardzo się cieszę, że udało Ci się przyjąć propozycję do programu Twoja twarz brzmi znajomo. Nie musiałam się za długo zastanawiać. Jeśli kogoś pytam, kim jest Natalia Janoszek, to oczywiście zazwyczaj ktoś nie wie, ale jak już ktoś wie, to mówi: a, to jest ta, co zrobiła karierę w Bollywood. To jest ta słynna polska aktorka, która podbiła Indię. I z tego znana jest właśnie Natalia Janoszek. I bardzo chciałam też pokazać się Polsce, chciałam, żeby Polacy mnie poznali z trochę innej strony, nie tej z czerwonego dywanu, tylko takiej właśnie zwykłej. No, a ja nadal... O Boże drogi, już widzę tę historię, że z reguły wszyscy mogli mnie poznać na czerwonym dywanie, na występach, na wielkich imprezach, w towarzystwie znanych aktorów, ale teraz chciałabym, żebyście mnie poznali jako zwykłą dziewczynę, żebyście naprawdę zrozumieli, kim jestem, pośród tej całej sławy i tego blichtru, który na co dzień mam w moim życiu. Pięknie to brzmi, nie? Ja muszę też sobie coś wymyślić takiego, tylko jeszcze nie wiem co. Nadal nie mam pewności, czy mam w Polsce fanów, bo startuję od zera. Są tu osoby, które mają rzesze fanów już. Aktorka z Polski, która podbiła Bollywood. Lubię tą energię, którą mi daje scena, którą mi daje publika, kamery. Powiem wam szczerze, sam uwierzyłem. Natalia Janoszek, aktorka, która gra w bollywoodzkich filmach, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Jezu, nawet tego nie sprawdzili? W sensie, w jakich filmach zagrała? Nie mówcie mi, że ona nie zagrała w żadnych filmach. Że w niczym nie wystąpiła. To nie mówcie mi, że to jest przekręt na tym poziomie. Bo jeżeli to jest przekręt na tym poziomie... Kiedyś wpadłem jednym uchem, że Polka zrobiła karierę w Bollywood. Stwierdziłem w sumie, czemu nie? Dlaczego miałabym nie zrobić Polka kariery w Bollywood? Potem o tym zapomniałem. Ale gdzieś widocznie po głowie mi to krążyło. I ostatnio, jak ją zobaczyłem, to zacząłem się zastanawiać, kurczę, czy ona nie za długo siedzi w Polsce, jak na taką rozchwytywaną bollywoodzką gwiazdę? Słuszna uwaga, nie? O
kurde, o, dobrze, dobrze. Zapowiada się gruba afera, podoba mi się to. Czy ona nie powinna tam właśnie zarabiać kolejnych grubych milionów w superprodukcjach? Takie pytanko sobie zadałem. Chciałem ci zaproponować robienie filmu. To w ogóle nie wchodzi w rachubę. Ledwo skończyłem film, muszę odpocząć, stary. Teraz wielu z was zada całkiem zasadne pytanie. Czy ja nie mam w życiu nic lepszego do roboty niż weryfikowanie Natalii Janoszek? Odpowiadam, nie mam. Natalia Janoszek i Rafał Macerak. O, rany boskie. Mogli nawet zagrać w Bollywood, ale wybrali Wawer i Tanie z gwiazdami. Od razu za spoiler. Nawet Krzysztof Ibisz się dał wkręcić. Naprawdę ci dziennikarze niczego nie sprawdzają. Jestem zszokowany. Z czymś takim się jeszcze nie spotkałem. Pozostaje zadać sobie pytanie, do jakiego poziomu ta ściema w telewizji jest obecna. No chyba jest. Znaczy, jakby dla nas nie jest żadną niespodzianką, że się ściemnia w telewizji. Pewnie dlatego większość z nas siedzi w internecie. Ale nie sądziłem, że na poziomie popkultury jest też tyle ściemy. Kieruję resztę odcinka. Natalia Janoszek jest taką gwiazdą w Bollywood, jak zespół Bayer Full w Chinach. Czyli ch**a tam, nikt jej nie zna. Jedno i drugie opiera się na opowieściach, których nikomu nie chciało się sprawdzić. Pamiętamy przecież, że Bayer Full opowiadał, jak to podbił całe Chiny, a potem się okazało, że Chiny... Stanowski doskonale buduje atmosferę. To trzeba przyznać. Pośród wielu różnych rzeczy, które robi dobrze. Ale budowanie tej atmosfery, ja wiem, że mi to zajęło dużo czasu, żeby to przetrawić. Ale jemu to zajęło 6 minut, ja potrzebowałem 12, żeby to przełknąć. To jest dobry stan emocjonalny, żeby zwrócić Państwa uwagę, że to nie działa. Nie wiedzą, że zostały podbite. I tak samo jest z Natalią. Gdybyśmy karierę Natalii z Bollywood chcieli przenieść do Polski, to Natalia byłaby babką potrąconą na pasach w 5. odcinku W11 Wydział Śledczy. Albo byłaby woźną w 14. epizodzie paradokumentu Szkoła. Prawie wszystko, co przeczytacie o niej w polskich mediach, jest kitem. Jak ty oceniasz swoje warunki wokalne? Właśnie nie oceniam. Nie oceniam swoich warunków wokalnych. W zasadzie jest to najlepiej poprowadzony kit w historii polskich mediów. Nikt tak profesjonalnie nie zmyślił samego siebie. Ktoś chyba za nią musi stać, nie? To znaczy, chyba to nie jest żadne wielkie odkrycie. Być może się dowiemy z czasem, kto za nią stoi, a może nie. Rzecz tylko w tym, że ktoś musiał ją za pierwszym razem do czegoś zaprosić, do jakiegoś programu. I w tym programie ona mogła zacząć budować tę całą narrację. Więc jakiś znajomek jakiegoś znajomego wrzucił ją do pierwszego programu. W jakim ona wystąpiła? W Tańcu z Gwiazdami wystąpiła, tak? Więc podejrzewam, że tam po raz pierwszy pojawił się ten pomysł. A może też jest tak, że w Tańcu z Gwiazdami, może to jest zupełnie inna historia. Może po prostu brakuje im chętnych, żeby wystąpić i na potrzeby tego konkretnego programu wymyślono tę osobę. Żeby to było jakieś wyjątkowe, egzotyczne. I potem ta cała legenda zaczęła się uwiarygadniać w uszach i w oczach odbiorców i dziewczyna postanowiła iść za ciosem. Może to był taki pomysł, żeby znaleźć kogoś egzotycznego do programu. I tak sukcesywnie brnąc w to kłamstwo nie doszedł tak daleko jak Natalia Janoszek. Właśnie dlatego jest to dla mnie niezwykle interesujące. Natalia Janoszek to jedna z nielicznych polskich aktorek, które zrobiły karierę za granicą. Przywiozłaś nam kolejną statuetkę, którą widzimy tutaj na planie pierwszym. Tak jest. Serdecznie ci gratulujemy. Jak ty sobie radziłaś tam na początku? Wszyscy nasi widzowie wiedzą, ale ty w Indiach masz kilkuosobową nierzadko ochronę. Ja pierdolę, dziennikarstwo polskie. Ja wiem, że to jest wszystko popkultura i to są takie właściwie dziennikarstwa niskich lotów, ale na miłość boską nikt tego nawet nie sprawdził? Powiedzmy, że trafia się czasami u nas na podcaście gość, którego ja nie kojarzę jakoś. To sobie sprawdzam, w jakich projektach brał udział, żebym wiedział, żebym miał jakiś punkt zaczepienia, nie? Bo wiadomo, że Borys zna bardzo dużo ludzi, ja trochę mniej, więc tam sprawdzam, co robił, gdzie robił, ile lat spędził tu, ile tam. A tutaj no, nawet jeżeli zapraszasz dziewczynę, która jest aktorką, to sprawdzasz, w jakim filmie brała udział, żeby zobaczyć, czy ten film odniósł sukces i ewentualnie zadać jej parę pytań, żeby mieć jakiś taki punkt zaczepienia. Chyba, że wszyscy wiedzieli, że to jest ściema i szli w to. Aktorka, która robi wielką karierę w Bollywood, jest nazywana polską księżniczką. To najlepsza aktorka międzynarodowa, Natalia, to jest poważna sprawa. No. Zacznijmy od zdania, które pada prawie zawsze, prawie niezmienione w polskich mediach, gdy tylko ktoś pisze o Natalii Janoszek. Tego jest dużo więcej niż ja przeczytam. Wystarczy, że w Google sobie wpiszecie odpowiednie frazy i wam wyskoczy tego po prostu zatrzęsienie. Onet Plejada. Latem 2018 roku zgarnęła aż dwie nagrody na prestiżowym festiwalu IFFA w Indiach. Pytanie na śniadanie TVP.
Latem 2018 roku zgarnęła aż dwie nagrody na prestiżowym festiwalu IFFA w Indiach. Party pen. To nie może być efekt jakiejś zbiorowej głupoty. Ja rozumiem, dlatego ludzie potem wierzą w teorię spiskową, bo to jest nie do wiary, że tylu idiotów po drodze się przytrafiło. Że łatwiej uwierzyć, że tak dużo osób próbuje nami manipulować, niż że tak wiele osób kompletnie ma pusto w wełbach i tego nie sprawdza. Ale to jest też cenna lekcja, bo my postrzegamy ludzi, którzy gdzieś tam są widoczni w telewizji, jako trochę wybitne jednostki, że się wybiły, że coś osiągnęły dzięki swoim umiejętnościom, że mają w sobie coś unikalnego. A to gówno prawda. Jedyna unikalność w nich to jest poziom debilizmu przekraczający wszelkie granice. Warto wspomnieć, że Natalia Janoszek jako pierwsza polska aktorka dwukrotnie zdobyła prestiżową nagrodę IFFA. SK. Aktorka kojarzy się głównie z Bollywood, gdzie ostatnio zdobyła prestiżową nagrodę dla najlepszej aktorki międzynarodowej IFFA. W Indiach rzeczywiście, to nie jest żadna niespodzianka, istnieją festiwale filmowe. Jest na przykład festiwal IFFA. Ale on tylko brzmi podobnie do IFFA. Musicie to odróżnić. Jest IFFA i IFFA. I IFFA to jest prestiżowe. Istnieje już ponad 20 lat, odbywa się w różnych miejscach na świecie, a to Londyn, Madryt, Singapur, promują Bollywood, oglądają. Rozumiem, na czym zasadza się całe kłamstwo. Na tym, że nie potraficie państwo, i to jest wasza osobista wina, odróżnić IFA od IFA. I to jest problem. Jesteśmy niestety Polakami niewykształconymi i IFA i IFA brzmi dla nas dokładnie tak samo. To ludzie na całym świecie, jest to robione z wypierdem, generalnie wielka gala, piękne suknie i dużo hajsu. No i to jest IFA. No jest jeszcze IFFA. To jest to miejsce. Rozumiecie? IFA i IFA. Czujecie teraz te różnice? Miejsce, gdzie Natalia Janoszek zdobyła jakże prestiżową nagrodę dla najlepszej aktorki. Zresztą dwukrotnie. Powoli się wszystko rozwija. Jest to drugi raz z rzędu, kiedy dostałam tą nagrodę. Już rok temu miałam szansę zostać nagrodzona. Ogólnie żyjemy w kraju, gdzie lubi się podcinać ludziom skrzydła i mówić. O właśnie, i do tego zmierzamy. Nie dość, że dziewczyna, nie dość, że słynna w internecie, no to wiadomo, że wszyscy mężczyźni toksyczni z polskiego internetu będą jej podcinać skrzydła. I to jest największy problem, nie? Że te dziewczyny naprawdę mają niesamowite osiągnięcia, a ci młodzi mężczyźni z Polski, którzy nie mogą wzbudzić w płci przeciwnej jakiegokolwiek zainteresowania, nienawidzą kobiet i napastują każdą kobietę, która cokolwiek osiągnęła w życiu. Się nie mierz za wysoko. Weź sobie zawód jakiś taki standardowy, może jakiś biznes, marketing, lekarz, prawnik. Standardowy, weź sobie zawód? To jest podcinanie skrzydeł? Zostań prawnikiem i lekarzem? Rany boskie, do czego żeśmy doszli w tym kraju, jeżeli to jest podcinanie skrzydeł? Ja myślałem, że ona zostań, nie wiem, opiekunką dla emerytek, sprzątaj śmieci. To są przecież prestiżowe zawody. Jest jeszcze festiwal Filmfare, nie wiem jak oni tam to czytają w Indiach, no w każdym razie to jest najbardziej prestiżowy festiwal filmowy, on istnieje od lat 50. poprzedniego wieku, no i to już są naprawdę zasięgi, zapraszane są tam wielkie gwiazdy, zobaczyłem, że filmik z 2017 roku na YouTubie z tego właśnie festiwalu obejrzało 80 milionów widzów, czyli powiedzmy sobie sporo, więcej niż obejrzy nawet ten odcinek Dziennikarskiego Zera. Natomiast festiwal IFFA, gdyby był festiwalem filmowym w Polsce, byłby rozdaniem dyplomów w Domu Kultury w Płońsku. Czyli, no dobra, dobre i to, że faktycznie jest jakiś festiwal, bo już zaczynałem podejrzewać, że w ogóle takiego festiwalu nie ma. Bo tego i tak by pewnie ich nie sprawdził, wystarczy przywieźć statuetkę. Zresztą co ja się będę produkował, sami zobaczcie. Parkentke pehle antarrashtriya film festival ka aagaz hua. अखिलेंद्र मिश्रा, चेयरमैन श्री ऋषि प्रकाश मिश्रा को बधाई दी। Hej, no to coś osiągnęła. Jest na progu kariery. To nie można powiedzieć, że nic nie osiągnęła. To ja tu podejrzewałem polskich dziennikarzy o jakieś poważne braki intelektualne, a tymczasem, jak widać, research na bardzo
poważnym poziomie. Widowni tam nie ma w ogóle, ale patrzcie, ilu kandydatów do nagrody. Jest więcej ludzi, którzy dostają nagrody, niż ci, którzy oglądają to wydarzenie. I jest to niewątpliwie jakieś osiągnięcie. Więc tak, podcinacie jej skrzydła. I widzę nawet na tym czacie, że podcinacie jej skrzydła. Czy ja po raz kolejny muszę kobietę bronić w polskim internecie? Czy ja jestem ostatnim dżentelmenem? Nie do wiary. Nie wiem skąd polskie media wpadły na to, żeby określać ten festiwal mianem prestiżowego. Natalia Janoszek wygrała swoją nagrodę w 2018 roku, a festiwal powstał w 2018 roku. Liczyłem na to, że chociaż ten festiwal ma jakąś historię. Powiedzmy od 2016 chociażby, no. To jest... O rany, jak jest taki festiwal, to na siłę pewnie szukali, żeby komuś dać tę nagrodę. I pewnie dostała nagrodę za jedyną Polkę w Bollywood. Mnie się zawsze wydawało, że na prestiż festiwal musi pracować dłużej niż 0 dni. To w ogóle musi być fajna impreza, co nie? Uwaga, złotego Beduina otrzymuje film Halma, 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 Halma! I cała ekipa. I wielbłądy. Festiwal wygląda tak, jakby jego budżet wynosił 12 rupii, ale z tego połowę ktoś ukradł. Podczas tej pierwszej edycji nagrody chyba dostali wszyscy, którzy pojawili się na tej sali, bo... Włącznie z publicznością, podejrzewam. Musieli jakoś zachęcić do odwiedzenia tego przybytku. Ponad 100 osób nagrodzono w 91 kategoriach. No i potem jeszcze zorganizowano mecz krykieta, ale niestety nikt na niego nie przyszedł. O matko jedyna! O Jezusie drogi! O nie! Mecz krykieta celebrytów. O festiwalu IF. No serio, to jest jakaś taka wiejska impreza spod remizy. Ale boisko mają ładne. No, zdecydowanie ładniejsze niż większość polskich boisk. Wiejskich zwłaszcza. Powiedziałbym bardzo chętnie wam więcej, ale niestety strona internetowa tego festiwalu nie działa. Działa za to Facebook i tam Natalia Janoszek jako gwiazda wydarzenia dostała jednego lajka. To nawet nie podchodzi pod tradycyjne budowanie newsów z Twittera. Jak napiszesz jakiś gówniany wpis na Twitterze i 7 osób go polubi, to polscy dziennikarze lubią pisać: sensacja na Twitterze, nikt nienawidzi czegoś tam. Albo ludzie masowo zgłaszają jakieś protesty wobec czegoś. A tu jest jeden like. Ale uczciwie dodam, że nie od siebie. Tak w ogóle to jest bardzo dziwny festiwal, jeśli wierzyć stronie IMDb, a czemu miałbym jej nie wierzyć, to w 2020 roku nominowano w kategorii najlepszy film 10 produkcji, z czego 7 to były produkcje Polaka Krzysztofa Satoli. Pozdrawiam pana Krzysztofa. Nie wiem, kim jest, ale pozdrawiam go. Kurde, jak? 7 z 10? Strasznie produktywny ziom. To duży wyczyn mieć 7 filmów nominowanych w kategorii najlepszy film w jednym roku. A jeszcze większym wyczynem jest to, że on nie wygrał. O Jezus, jaki straszny policzek. O, nie mogę. Co za kurde historia. Rady boskie. Ale Krzysiek, nic się nie martw. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. O Jezu. Ale beka. Nie wiedziałem, dokąd zmierzamy. Nie żałuję, że tutaj dotarłem. A kim pan jest? Kto, ja? Ja, proszę pana, jestem reżyserem kina akcji. O! Być może festiwal IFA ma wielką przyszłość, ale po prostu odbywa się na takim wypizdowie, marne 30 godzin jazdy od Mumbai'u, że po prostu docierają tam wyłącznie najwięksi desperaci, w tym nasza kochana Natalia. Tego nie wiem, to była złośliwość bez pokrycia, natomiast pora się pochylić nad tym, za co nagrodzona została Natalia Janoszek, bo można też przyjąć łagodniejszą dla niej wersję, że wcale nie za desperację.
O Jezu, to znowu będzie zabawnie, znowu się dowiem czegoś niezwykłego. No dobrze, zobaczymy jaką rolę zagrała, o ile zagrała rolę, bo to... Nigdy nie było moim założeniem, że ja muszę być za wszelką cenę aktorką. Ja mogę być tancerką, ja mogę być wokalistką. Czerpię z życia. Ja mogę wyjść na scenę i powiedzieć dobry wieczór państwu. No właśnie. Otóż filmem życia Natalii Janoszek jest film Chicken Curry Low. Czujecie pewnie po samym tytule zapach kina klasy C. Przynajmniej ja ten swąd wyczuwam idealnie. Ale okej, może tytuł się po prostu nie udał. Trochę mnie zastanowił fakt, że na stronie IMDb, czyli największej bazie filmów na świecie, ten film został oceniony przez zaledwie 90 osób. To jest trochę mało jak na Bollywood. Tak przynajmniej mi się wydawało. Potem zacząłem się zastanawiać, czy to może w sumie... 90 osób to chyba sama rodzina twórców tego filmu. I to taka odległa rodzina i też niespecjalnie wysoko ocenili ten film. Dużo, bo inny film, w którym wystąpiła w jakiejś pobocznej roli nasza Natalia, ma o 75 recenzji mniej, znaczy ocen. Czyli 90 minus 75 daje 15, więc ten inny film oceniło 15 osób. Ten oceniło 90 i już myślałem, że być może jest jakaś kosa między Bollywood a IMDb, że na przykład... Hindusi gardzą IMDb i po prostu z założenia tam nie wchodzą. Albo na przykład, że ta strona jest tam zablokowana w Indiach i nie da się wejść, bo nie wiem, no rząd zablokował. Ale potem zobaczyłem, że taka świeżynka film z tego roku... Jeżeli chodzi o udział hinduskich widzów, tak w IMDb, jak i w YouTubie, na YouTubie, to jest dosyć duży. Te filmy, które stamtąd pochodzą, mają gigantyczne odsłony i gigantyczne ilości interakcji. Podejrzewam, że na IMDb będzie dokładnie tak samo, że jak bardzo patriotyczne mają podejście do tego kontentu, który jest produkowany u nich. Roku ma już 140 tysięcy ocen. Czyli to nie jest tak, że wszystkie filmy stamtąd są nieoceniane, to raczej dotyczy filmów z Natalią Janoszek. Ja pierdzielę, ja jestem też zszokowany, w jaki sposób ona wstaje codziennie rano, żyjąc ze świadomością, że to jest jedna wielka ściema, że wszystko jest zbudowane, że to się może posypać jak domek z kart w każdym możliwym momencie. Przy to można oszaleć, to jest taki poziom stresu. I w ogóle jest coś takiego jak syndrom oszusta i to towarzyszy ludziom, którzy być może nawet coś osiągnęli, ale i tak mają poczucie winy, że osiągnęli więcej niż inni i być może sobie na to nie zasłużyli. Ona nic nie osiągnęła i codziennie rano wstaje, zakłada makijaż i wychodzi z uśmiechem. A może coś przeżywa, może się stresuje, może to jest straszne przeżycie. Ja bym nie wytrzymał. Wszedłem na stronę Times of India, gdzie tych recenzji tego filmu jest troszeczkę więcej, znaczy ocen, tego Chicken Curry Low. Ale nie wiem, czy to dobrze, że są te oceny, bo ten film przez te oceny został uznany po prostu za gniota totalnego. 2 gwiazdki na 5. Co ja tu kurwa robię? 40 na karku, ukończone 2 fakultety, ukończone, a ja ganiam, zapierdalam ze z tą z jaką świecą dymną po planie jakiegoś chujowego filmu, jak pies, jak kundel. A jak już byłem na Times of India, to sobie poklikałem, czy jest tam coś o Natalii Janoszek, no bo w końcu jest taka znana i nie ma żadnego artykułu o niej. Jest tylko teledysk, w którym ona tańczy, ale nikt go prawie nie obejrzał. Poszedłem śladem jej filmu życia. Wszedłem na stronę Box Office India. I wiecie co? Okazało się wedle tej strony Box Office India, że w Indiach ten film w kinach obejrzało łącznie 6 tysięcy osób. Ej, to nie najgorszy wynik, nie? Zastanawiam się, czy to jest w ogóle polska historia. Czy w Stanach Zjednoczonych też mają miejsce takie sytuacje. Ale mam poczucie, że tam ci dziennikarze, nawet którzy się zajmują popkulturą i którzy robią te telewizje śniadaniowe, to ktoś to sprawdza? Okej, 6 tysięcy osób, jak na wiejską remizę, to jest niezły wynik. Come on, no nie oszukujmy się. Oczywiście, że w Indiach jest więcej ludzi. 6 tysięcy osób to 6 tysięcy osób, no. Myślałem, że gorzej, no, przy 90 ocenach. Myślałem, że gorzej, więc uznałem, że 6 tysięcy to i tak sukces. I to jest ironicznie to mówię. Żebyście znali skalę, rekord na indyjskim rynku wynosi 70 milionów. Ten film obejrzało 6 tysięcy osób. Ale najlepsze jest to słowo, które tam się wyświetla. Disaster. Disaster. Myślałem, że to podtytuł jest tego filmu akurat. Nie sądziłem, że to jest stan ocen. Katastrofa. Filmy Janoszek w Bollywood możemy policzyć na palcach jednej ręki i to ręki takiego zaawansowanego wiekowo drwala. A to i tak wyłącznie pod warunkiem, że do filmów zaliczymy każdy moment, kiedy ktoś po prostu na czas
zapomniał wyłączyć kamerę lub w inny sposób uwiecznił pląsającą Natalię na jakimkolwiek nośniku danych. Oto bowiem trailer filmu Dreams, z którego nasza kochana Natalia jest chyba bardzo, bardzo dumna. Rany boskie. Dreams, The Movie. A to ona wygląda jak aktorka grająca tam główną rolę. Ona jest supporting actress, więc to drugoplanowa raczej. Ale tu zdecydowanie jest największą bohaterką tego trailera. Ale te miny, te takie spojrzenie w przyszłość, to jest coś. Czegoś takiego nie wyemitowałaby nawet Polonia 1 w 1990 roku, a emitowała wszystko. Natomiast Janoszek uznała fakt, że to się nagrało już za wystarczający, żeby napisać książkę Za kulisami Bollywood. O Boże drogi. A śmiali się kiedyś ludzie z książek youtuberów. Nie do wiary po prostu. Ja myślę, że to nie jest tak, że żeśmy dotarli do ściany. Ja myślę, że w ciągu najbliższych paru lat będą jeszcze zabawniejsze historie niż ta konkretnie. Że to jest jeszcze jakieś osiągnięcie, bo ona przynajmniej do Indii poleciała. To już coś trzeba zrobić, bo zakładam, że to było kręcone w Indiach i nagrody były rozdawane w Indiach. Za jakiś czas będziemy mieli ludzi, którzy z piwnicy nie wyszli. Nie, to akurat zły przykład, ale powiedzmy. I zaczęła się uwiarygadniać w Polsce jako aktorka, która podbiła Bollywood. To był właśnie ten moment. Wystąpiła w tym czymś, co przed chwilą wam pokazałem, czego nikt nie obejrzał. Przyjechała do Polski i zaczęła budować swój wizerunek jako osoby, która podbiła Bollywood. Pod tym względem jest to kariera zmyślona, ale fantastycznie poprowadzona. Natalia Janoszek ma 1 800 000 followersów na Instagramie. Wszedłem wczoraj na taką stronę, która Pomijając już całą tą żałosną historię, która tu się odbywa, to nie jest tak, że ona jest wystarczająco atrakcyjna, żeby zgromadzić taką liczbę fanów na Instagramie? Bo ona jest dosyć ładna dziewczyna, obiektywnie rzecz biorąc. No ale tak, rozumiem, że jest dużo ładnych dziewczyn, obiektywnie rzecz biorąc, które nie robią 1 800 000. I to jest tak, że ona zbudowała tą swoją karierę na tych plotkach w Polsce rozprzestrzenianych? Czy to jest międzynarodowe, czy to jest wykupione? No pewnie się zaraz dowiemy, bo to można mieć pewnie nawet więcej milionów. Weryfikuje prawdziwość followersów. Zdaniem tej strony 84% jej obserwujących to fejki. Oczywiście każdy ma fejki, bo każdy ma jakieś nieaktywne konta, to się pewnie zalicza jako fejki. Poza tym te fejki krążą też po internecie, doczepiają się do różnych kont samoistnie. Ja mam 17% fejków według tej samej strony. No ale jest jednak różnica, 17% a 84%. Tylko zobaczcie, jakie to jest zajebiste. Te fejki są z Indii, w związku z czym... Rozumiem, patrzcie, jak się puzzle złożyły ładnie do kupy. Jeżeli masz karierę w Indiach, a tam jest najwięcej fejków, nie? To wszystko się trzyma kupy. Ja myślę, że Turcja jest kolejnym miejscem, w którym można by zrobić karierę. Bo one zawsze są z Indii, w związku z czym, jak robisz karierę w Indiach i masz fejki z Indii, to zawsze możesz powiedzieć, ej, to nie są fejki z Indii, tylko to są prawdziwi ludzie z Indii. Na przykład ostatnio przestałem pijać kawę z automatów, z tych takich, wiecie, kubeczków. Bo gdzie sobie stanąłem z takim kubeczkiem, to zaraz ktoś podchodził i wyrzucał mi dwójkę. Bo nikt nie jest w stanie rozkminić, czy to są naprawdę fejki, czy nie naprawdę fejki. W związku z czym to jest tak zmyślne, to nie ma słabych punktów. To jest kapitalne. W ogóle ja sobie pomyślałem, że największy mindfuck to by był, jakby ona poleciała do Indii i na przykład jakiś koleś idzie i mówi: rany, ja cię obserwuję. Ja myślałem, że ty nie istniejesz, że ty jesteś fejkowa, my nam tylko kazali cię obserwować. Żeby oni myśleli w Indiach, że ona nie istnieje, a ona myślała, że oni nie istnieją, by się okazało, że razem tworzą wielką, prawie 2-milionową społeczność. Nie, to pojebana wizja. Trochę pojebał, ale tak, jakby rozumiem, co chciał powiedzieć. Że wszyscy są na tyle fejkowi, że nie wiadomo, kto jest prawdziwy i nagle się okazuje, że jedni i drudzy są prawdziwi. Dobra, nieważne. Znajomi Hindusi, z którymi sobie prowadzę jakieś FaceTime'y i Skype'y i oni mnie poprawiają, się śmieją z mojego wspaniałego akcentu. W każdym razie, o ile innym kontom followersi z Indii odbierają wiarygodność, to jej dodają wiarygodność. Na tym polega cała różnica, na tym polega myk, na tym ona zbudowała swoją coraz większą karierę.
To ona jest? To nie powiedziałbym, że ten jest utalentowaną tancerką. Myślałem, że za tym całym pomysłem stoi jeszcze jakaś, nie wiem, jakieś autentyczne umiejętności. Wiadomo, że w Bollywood się ciężko przebić. Ale to jest kolejna potańcówka z remizy strażackiej. Najebana ciocia tak tańczy. Czekajcie, jeszcze raz, bo... Jezus! To jest tam w Indiach, że jej kamieniami nie obrzucali? Podejrzewam, że oni mówili, patrzcie, jak kurde dziewczyna z Polski przyjechała i próbuje tańczyć po naszemu. Jest to zabawne i śmieszne ogólnie rzecz biorąc. Bo gdyby to była autentyczna tancerka z Indii, to przecież by ją tam wynieśli z tego. Okej. Okay. Szkoda tylko, że ci Hindusi mają ją w dupie. Jak pisała książkę Za kulisami Bollywood, to ledwo z 1000 lajków mogła wyjść na tym swoim profilu, a sprawdziłem, że pierwszy raz 10 tysięcy pękło w 2019 roku, czyli długo po jej pierwszej nagrodzie na jakże prestiżowym festiwalu IFFA. Kis filmie Jharkhand ke 100 zyada kalakaron ne. Ale jeszcze liczyłem na to, że pośród tej całej wymyślonej kariery, która nie ma miejsca, że są jednak takie umiejętności, że ona, w ogóle ktoś sprawdzał, czy ona operuje tym językiem ichnim, bo na pewno nie potrafi tańczyć tak, jak powinna tańczyć dziewczyna występująca w filmie tego rodzaju. Chyba, że to nie była ona, ale nie, chyba ona. Nie do wiary po prostu. Myślałem, że ta cała fejkowa kariera zbudowana jest na jakimś sensownym fundamencie. Tam nic się kupy nie trzyma. Tam jakakolwiek forma weryfikacji od razu zdradza gigantyczne dziury w tej całej historii. To pękło, gdy się pojawiła na balu TVN-u. Przykro ci, kiedy w Polsce, a tak się zdarza, ktoś nie zna twojej roli i mówi, No jaki ktoś nie zna jej roli, to jest plus. No nie wierzę, po prostu, przecież gdyby ta dziennikarka znała jej rolę. Boże, jakie samo zaoranie, jakby ze strony tej kobiety, ona nic nie sprawdziła. Kompletnie. O, rany, to jest złoto. To, że ta cała Natalia to jest jeden wielki fake, to jest pół biedy, ale ci dziennikarze tutaj w tym kontekście niesamowicie wypadają. Tańczy, co ona tam gra, pomacha rękami, wielka aktorka. Nie jest ci przykro, widzę, że się tam bawi, cieszę się. Rany, chciałbym powiedzieć, jak bardzo nieznana w Indiach jest Natalia Janoszek i przyrównać ją do jakiegoś nieznanego w Polsce aktora. Ale niestety... Nie znam żadnego tak nieznanego w Polsce aktora, ponieważ jest on nieznany. Dodam tylko tyle, że gdyby Natalia Janoszek była piłkarzem, byłaby prawdopodobnie rezerwowym w Ożarowiance. Cześć, nazywam się Daniel, jestem piłkarzem. Przy głupim dziennikarzom nie przeszkadza to iść dalej i pytać o Hollywood, bo z Bollywood do Hollywood jest krótka droga. Jezu drogi, to jest niesamowita sprawa. To naprawdę nie jest, to nie są śmieszki z tej Natalii. To są śmieszki z tego całego pseudodziennikarstwa. Co ja, to przecież żadne odkrycie nie jest. W sensie wszyscy żeśmy wiedzieli, że to dziennikarstwo zbudowane wokół popkultury i wokół tych sensacyjnek to jest gówno warte. Ale nie sądziłem, że to nawet nie jest gówno warte. Mówić, że to jest gówno warte, to jest gloryfikacja tego dziennikarstwa. To jest poniżej jakiegokolwiek poziomu. To jest tak totalne dno, że dotarłeś do dna i nagle odkrywasz, że pod tym mułem jeszcze jest coś więcej. I tam ci dziennikarze gdzieś lawirują. Jasny gwint. A więc Natalia dostaje całkiem serio pytania o Hollywood, a ona całkiem serio na te pytania odpowiada. Wróćmy jeszcze do Hollywood. Słuchaj, ale to tak nie jest łatwe przeskoczyć, zrobić karierę w Hollywood. Czy ty tam masz agenta? Jak to wygląda, żeby trafić w ogóle do jakiegoś projektu? Obejrzałem ten jej hollywoodzki film. Obejrzałem. Cały obejrzałem ten jej hollywoodzki film. Czasami się mówi o kinie kategorii B, kinie kategorii C. Nie wiem, do jakiej literki zdołali dojść krytycy, ale ja powiem wam jedno. To jest kino kategorii Z. Tam są aktorzy kategorii Z, budżet kategorii Z, dialogi kategorii Z, fabuła kategorii Z. To jest po prostu takie gówno, że sam się sobie dziwię, że to przetrwałem. Hi, Ricky. I knew you'd come around for some of that Ricky Dick. Oh, Jesus. Oh,
kurde, niedaleko, niedaleka jest droga z Bollywood do Hollywood. Wystarczy kutas Richarda i jesteśmy w domu. Let's go make a Ricky flip. Come on. Ale przetrwałem tylko dlatego, że chciałem zobaczyć w tym filmie Natalię Janoszek. I wiecie co? Jej nie zobaczyłem. IMDb w obsadzie wymienia 17 osób jako aktorów, którzy faktycznie w tym filmie grają. I potem jest taka zakładka. No nie mówcie, że ją wycięli z tego. No to już by był straszny policzek i to dla Polski powiedziałbym. Wystąpili także w kolejności alfabetycznej. I jest tam rzeczywiście wymieniona Natalia Janoszek. Wymieniona jako ratownik. To mi dało do myślenia, że może rzeczywiście był taki moment w tym filmie, że jedna babka przebiegła obok pani ratownik i sobie to odwinąłem. I tak, i to jest właśnie wielka hollywoodzka kariera Natalii Janoszek. Siedzi dupą na piasku, a obok niej przebiega cycata blondi w kierunku jakiegoś faceta i Natalia się nawet nie odzywa. Trwa to tak krótko, że możemy cały ten fragment puścić na prawach cytatu i nikt się do nas nie doczepi. Możemy puścić całą karierę Natalii Janoszek w Hollywood w 5 sekund. O Jezu, no od czegoś trzeba zacząć, no. Znowu ci samcy z Polski się czepiają dziewczyny niewinnej, która chce gdzieś wystartować. No. W ogóle, że się załapała na te 5 sekund, to jest sensacja, jeśli ma być szczery. Ja nie wiem, ile ją to kosztowało, ale to nie przychodzi łatwo taka rola. Mówiąc krótko, Natalia Janoszek zagrała w tym filmie mniej więcej tak jak Tomasz Smokowski w meczu Polska-Grecja. Oczywiście nie przeszkadza to tej blagierce w kółko opowiadać o Hollywood. Pierwsza Polka, która gra i w Bollywood, i w Hollywood, i dostaje nagrody. Ja pierdzielę. Rany boskie. To nawet jej ciężko przechodzi przez gardło, nie? To są takie momenty, że ta prawda jest jednak tak bolesna. Chryste. W dobrym momencie zrobiłem stop klatkę. Jakoś tak utarło się, że lubię być pierwsza. Oh my god! O Jezusie! Ale złoto to jest! Muszę to żonie pokazać. Rany boskie! Muszę żonie puścić, to dzisiaj wieczorem to oglądamy. To jest lepsze niż cokolwiek, co widziałem przez ostatni rok. A tym przygłupom z mediów ciągle o to pytać. Z tego twojego Bollywood chyba nie jest aż tak daleko do Hollywood, co? Kiedyś do Wisły Kraków, jeszcze w czasach Franciszka Smudy, przyjechał na testy chłopak, który w ogóle nie był piłkarzem, był studentem z Rumunii, ale sobie zmyślił CV i go wzięli na treningi i trenował z nimi i się zastanawiali, czy coś w sobie ma, czy nic w sobie nie ma. Ale dziennikarze szybko odkryli, że to oszust. Ale w polskim showbiznesie jest inaczej niż w sporcie. Polski showbiznes przyjąłby tego studenta z Rumunii z otwartymi rękoma i tylko by go zapytano, w którym programie chciałbyś występować. Masz do wyboru TVP, TVN, Polsat i cokolwiek sobie wymarzysz. I on by powiedział: chciałbym tańczyć na lodzie. I by zorganizowali, że tańczy na lodzie, bo bym mógł na przykład powiedzieć... To jest dobijające, jak się tak na chwilę zatrzymasz i zastanowisz nad tymi standardami, które są w telewizjach. Ja wiem, że to właściwie pewnie nikt tego super poważnie nie traktuje, bo tam jakaś popowa gwiazdka, kto by się tam przejmował, kto by to badał. Ale ja wiedziałem, że jest źle w tym wszystkim. I wiedziałem, że to nie bez powodu ludzie nie oglądają tego całego badziewia z telewizji. Ale nie sądziłem, że to jest aż tak... Ja jestem trochę w szoku. W sensie traktuję to jako satyrę i pośmieję się, ale jestem trochę w szoku. Nie sądziłem, że może być aż tak fatalnie. Zawsze podejrzewałem, że tam to dla beki się więcej robi tej telewizji niż w ramach jakiejś powagi, ale nie sądziłem, że to aż tak wygląda. Wcale mi tam nie zależy, żeby telewizja polska albo jakakolwiek telewizja miała jakikolwiek poziom. To ani mnie to ziębi, ani grzeje. Ale nie sądziłem, że aż tak wygląda ta historia. Jest niesamowite. Jakby chyba każda inna historia, która jest opowiadana w tych telewizjach, mniej więcej na tych samych zasadach się odbywa. Myślałem, że kiedyś grał w NHL. No nieważne, nikt niczego tutaj u nas nie weryfikuje. Że nawet kanały komentery na YouTubie przeznaczone dla 12-latków mówią ludziom: musicie sprawdzać wiadomości, weryfikujcie, upewnijcie się. 12-latkom się, youtuberzy, którzy są uważani za telewizję, za ludzi niższej kategorii jako twórcy kontentu. Nie? No nie oszukujmy się, telewizja patrzy na nas z góry. O czym my mówimy, skoro kiedyś Stan Tymiński doszedł do drugiej rundy wyborów prezydenckich? Jeśli pan Wałęsa naprawdę chce odpowiedzieć na trudne pytania, niech przyjedzie tutaj! Tajemniczy Tymiński to dla młodszej publiki przyleciał z Peru i nikt nie wiedział, co to jest za kolo.
To prawda. I wszedł do drugiej rundy wyborów. Natalia przyleciała z Indii i też nikt nie wiedział, co to jest za koleżanka. Ale to też trochę naświetla trochę naszą potrzebę, w sensie ludzi. Nie wiem, czy to jest tylko polski problem. Podejrzewam, że to byłoby strasznie bolesne, gdyby to konkretnie był polski problem. Ale stan Tymińskiego pamiętam. I pamiętam też, że wszyscy byli w ciężkim szoku, włącznie z moimi rodzicami, że skąd ziomek z Peru się wziął nagle w wyborach prezydenckich z tajemniczą teczuszką pełną tajemniczych dokumentów. Nikt nie wiedział kompletnie, o co chodzi. Niewiele się zmieniło przez te lata. Powiedziałbym, że nawet teraz co najwyżej taka dziewczyna może zostać gwiazdą telewizji, a poprzednio gościu mógł zostać prezydentem. Niewiele brakowało, może to przesada, no ale do drugiej tury wszedł. I też doszła dość daleko, przy czym wiarygodniejszy jednak był ten stan tymiński, jak każdy stan. Teraz nadchodzi kolejny projekt, o którym jeszcze dużo nie mogę powiedzieć. Amerykański? Amerykański. Jezus, chłopie! Przecież oni się mają chociaż... No nie, ja cię nie mogę. Już jest nakręcony. Natalia chyba wyszła z założenia, że pierwszy milion trzeba sobie ukraść, a potem pójdzie już z górki i rzeczywiście teraz idzie jej już z górki, więc konsumuje to swoje zmyślone życie i nic dziwnego, że ma naśladowczynię, no chociażby ta wspomniana Karolina z Białegostoku, Derpiński, czy jakoś tam. Z tym, że tamta z Białegostoku, Caroline, ona idzie totalnie na chama, gada jakieś rzeczy, totalnie z dupy za przeproszeniem, w stylu, że sobie przeszczepi penisa dla swojego starszego partnera. Żeby mój partner miał większą satysfakcję w łóżku oraz oczywiście, żebym miała gwarancję, żeby mnie nie zostawił. To faktycznie jest tak, że ona idzie w zaparte. I nie ma w ogóle absolutnie żadnego znaczenia, co ona mówi. Widać, że to jest pozbawione sensu. Trzeba przyznać, że ta nasza bollywoodzka gwiazdka to jednak próbuje budować jakąś historię, która teoretycznie może być prawdziwa. Mam wrażenie, że ona po prostu troluje całą Polskę, więc ona na tym daleko nie zajedzie. Ten trolling zaraz się skończy. Poza tym jest zbyt... No to chyba będzie taka za chwilę jakaś historia, że to był eksperyment społeczny. Już są jakieś podejrzenia. Ja mówiłem o tym od razu. Chciałbym zgłosić dawno temu, więc to może będzie odebrane za jakiś czas jako coś zabawnego. Zbyt nachalna w tym lansie, więc jest niewiarygodna. Natalia, skromna dziewczynka, ha, ha, ha. Wszystko jej się ładnie skleja. Nie wiem, kto tworzył tekst o Natalii Janoszek na Wikipedii, ale nie ma wątpliwości, że ktoś skrajnie jej życzliwy. Prawdopodobnie ktoś z rodziny albo ona sama. Otóż chciałem jej bardzo, bardzo pogratulować, że w 2012 roku na jednym z azjatyckich konkursów piękności wygrała konkurs na najpiękniejszą sukienkę. I nagle piszą o mnie wszystkie media i oni wiedzą, kim ja. Jezus Maria. A może to jest w ogóle taka historia, że jakiś ziomek sobie wymyślił karierę dla dziewczyny i ją uzależnił od siebie i ona jest tylko aktorką tutaj i w zasadzie nie może z tego układu uciec. Nie wierzę, że ona sama tak z własnej woli dobrowolnie robi takie numery. Ciekawy jestem też, jak po tym filmie jej kariera się potoczy, bo to, że to wszystko szlak trafił tutaj, niniejszym, to w zasadzie wcale nie sprawia, że jej kariera jest zagrożona. Może nawet wbrew pozorom jej pomóc. I potem będzie opowiadała historię, że zaczęłam swoją karierę od kłamstwa, ale potem postanowiłam zbudować coś na tym. Odnalazłam Jezusa w swoim życiu. Ja bym tutaj jeszcze coś z tego ukręcił. Ja jestem. Oni nie mylą mojego nazwiska. Oni wiedzą, w jakich filmach gram, jak się nazywam, kim jestem. W ogóle możemy sobie zobaczyć ten fragment. Przyjrzyjcie się dobrze. Może widzicie w tym momencie naszą Natalię. Cóż, prawdopodobnie jej nie widzicie, gdyż ma jakieś 1,58 m wzrostu, ale w tym momencie, proszę, wyłania się zza pleców. O Jezu, faktycznie tak, te dziewczyny dosyć wysokie. Nie zwróciłem na to uwagi. Myślałem, że... No. W jakże pięknej kreacji, za którą otrzymuję jakiś upominek. Ja kiedyś miałem najładniejszy plecak na obozie harcerskim, ale nie dostałem z tego tytułu żadnej gratyfikacji. Ponadto można przeczytać, że Natalia zyskała zagraniczną rozpoznawalność wystąpieniem w 2019 roku podczas ceremonii otwarcia 72. Festiwalu Filmowego w Cannes. Zapytacie, jakie to było wystąpienie? Odpowiada wam od razu. Otóż po prostu poszła do wejścia. Poszła do wejścia i trafiła. I to było jej wystąpienie, które dało jej wielką sławę. Nie występowała tam na scenie. Nie grała w żadnym filmie, który był tam pokazywany. Ona po prostu
weszła. Jezus. Może to jest jakaś choroba psychiczna też, że ona wierzy w to, co mówi? Może się wyśmiewamy z kogoś, kto jest chory i popełniamy błąd przez to? Wikipedia to odnotowała, do czego jeszcze będę w przyszłości nawiązywał. A tak w ogóle znacie ten dowcip, czego brakuje Rudemu podczas imprezy? Zaproszenia. Wyciąganie daleko idących wniosków, ja się nad nie czuję. Ona przynajmniej chyba, tak mi się wydaje, miała zaproszenie. Ktoś jej je zorganizował. Ale z czego jeszcze znana jest Natalia Janoszek? Otóż znana jest również z tego, że kiedyś jeden bardzo bogaty milioner z Grecji wylicytował za $1,000,000 kolację z nią. Bez śniadania, żeby nie było. Kolację, samą kolację. Na przykład jak jest ładna dziewczyna i idzie na kolację, o, to się sprzedało. No nie mówcie, że to też jest fake. Bo jeżeli już ktoś wymyśla historię, to mógł trochę lepszą wymyślić niż milion. O nie, jestem zawiedziony. Zastanawiam się, czy są poza tymi cymbałami dziennikarzami jeszcze jakieś osoby na świecie, które naprawdę wierzą, że jakiś kolos z Grecji zapłacił $1,000,000 po to, żeby zjeść kolację w towarzystwie Natalii Janoszek, która grała w Chicken Curry Low. Nie, no chyba nie. No to wygląda, że jednak nie. Do tego zmierzamy. Kolacja za $1,000,000. Grecki milioner zapłacił tyle, żeby się z tobą spotkać. Poleciałaś do Aten. Jak to wyglądało? Normalnie. Otóż na 100 kilometrów pachnie to skamem i oczywiście trudno. Wiecie, to jest tak, może nie chcę bronić tych dziennikarzy. Może to jest tak absurdalnie durne, że nikt tego nie sprawdzał, bo nie wierzył, że ktoś może taką historię wymyślić. No jakby rolą dziennikarza jest jednak sprawdzenie tego wbrew wszystkiemu. Ja mogę sobie tego nie sprawdzić. Mogę przeczytać nagłówek i powiedzieć, ale to jest rodzaj taki, jest takie powiedzenie, że kłamstwo jest tak absurdalne, że nikt nawet nie próbuje tego zweryfikować. No to inaczej nazwać niż skamem. Można w internecie poczytać sobie o firmie Superbit. To są naprawdę poważne artykuły. Polski startup wyceniany na $800 milionów. Czy to będzie pierwszy polski unicorn? No kurwa nie będzie. Od razu wam streszczę to, co się w przyszłości wydarzyło. Otóż to jest typowe naciągactwo, że wiecie, NFT, sprzedajemy jakieś coś, wybierzemy jakąś osobę, która mówi, że sprzedała swój, nie wiem, wazon z pierdami za 1,000,000,000 i ktoś kupuje potem udziały. Aktualnie wykres owego jednorożca, a więc firmy wycenianej na ponad $1,000,000, wygląda tak. A Natalię można było zobaczyć na trybunach jakiegoś turnieju tenisowego w towarzystwie pana Gajtka, który założył Superbit. Okej. Okay. Już wreszcie powoli docieramy do faceta, który stoi za tym wszystkim. Widzicie? Obrzucacie dziewczynę błotem, a pewnie ona jest zniewolona i w zasadzie nie robi tego. To nie jest jej pomysł nawet, tylko toksyczny mężczyzna ją zmusił. Zobaczycie, zaraz się przekonamy. Czuję, w jaką stronę zmierzamy z tym. I zdjęcia, które z tej kolacji z tym Grekiem krążą po sieci, to są zdjęcia podpisane jako Superbit. Boże, różyczki dla dziewczyny, piękny kawalerze. Poproszę wszystkie. Jakby, no, chyba sami kumacie, że to jest ten sam case, co ta Marty Renty, która mówiła, że sprzedała swoją cyfrową miłość za milion, a w końcu ktoś powiedział, że powinna przed fiskusem jakby się rozliczyć z tego i ona przyznała wtedy ze wstydem, że wcale nie sprzedała niczego za milion, tylko ją poprosili, żeby tak powiedziała, bo po prostu całe to NFT miało dzięki temu iść w górę. Ja jestem tu, patrzę na to wszystko z góry. Bo co? Bo mnie kurwa stać. Mówiąc krótko, kariera Natalii Janoszek w Hollywood to jakieś 3 sekundy siedzenia na piasku w kostiumie kąpielowym i brak jakiegokolwiek tekstu. Jej kariera w Bollywood to jakieś podrzędne produkcje, których nikt nie ogląda, nikt nie zna. Jak tam w Bollywood patrzą na dwie dziewczyny, które się całują ze sobą? Powiedziałbym, że to bardzo kontrowersyjne dzieło, jak na Bollywood by było. Ja nie znam tak bardzo dobrze tych tam zapotrzebowań, ale ryzykowne takie... To facet jest. No tak, przepraszam, to się okazuje, że próbowałem tu założyć płeć tej drugiej osoby i to był błąd z mojej strony. Przepraszam wszystkich, którzy mogli poczuć się urażeni.
Z kolei $1 000 000 wziętych za kolację z jakimś starym cepem z Grecji to po prostu chamska promocja firmy, której kurs potem zaczął szorować po dnie. Kto miał się skeszować, ten się skeszował. Kto chciał w to zainwestować, jeśli są tacy durnie wśród moich widzów, wyłączcie, nie chcę was w przyszłości. Kto chciał zainwestować, ten zainwestował. Naprawdę zacząłem się zastanawiać, czy ja nie przesadzam, bo... Ale kurwa, bez przesady. Może gdzieś jest błąd, może w moim rozmowaniu jest błąd, może jest gdzieś luka, może ja czegoś nie zauważyłem. Nawet obejrzałem wywiad z Natalią, w którym ona mówi, ha, ja tam gram w filmach, których po prostu na moich profilach nikt nie wpisuje. I niektórzy myślą, że ja nie gram w filmach, a ja gram, tylko po prostu nikt tego nie aktualizuje, bo ja mam to gdzieś. Bo są takie polskie profile, gdzie są role aktorów wypisywane. U mnie nikt o to nie dba, więc u mnie tam może jest jedna, dwie i wszyscy mówią, a ona przecież niczym nie zagrała, nie? No tak. Przecież... Ja pierdzielę, i ta dziennikarka, ją chyba najczęściej tu żeśmy widzieli, ona potakuje, zadaje jej pytanie, jakby autentycznie przebadała jej przeszłość. To jest taka żenada totalna. Czy na przykład ona, nie, ta babka, jakby wobec siebie nie ma totalnie żadnych wymagań? Przecież to jest jeszcze jakieś tam budowanie jakiejś kariery. Rozumiecie, że nawet jeżeli pracujesz w gównianej plejadzie, nie? No to nie masz jakichś ambicji takich większych, że okej, zaczynam tutaj, ale jak będę dobrze pracować, będę badać te rzeczy, to potem może zrobię coś swojego albo pójdę do jakiejś większej. Kompletnie. Babka wylądowała w gównianej redakcji, robi gównianą robotę i ma gówniane ambicje. Nie, może to jest jednostkowa sytuacja. Tu jej się noga powinęła. Może miała ciężki dzień wczoraj i akurat do tego wywiadu się nie przygotowała. Ale no kurde mol! No chociaż trzeba próbować coś budować. Do TVP w sam raz. To tak, to prawda. To może na tym polega właściwie cała praca. Że jak najmniejsze przygotowanie i tylko mówisz to, co ci każą. No może jakiś epizod w jednym filmie. No tak, no bo nie ma tej historii i ludzie nie mogą gdzieś odnaleźć. Filmy Bollywood nie trafiają na polski rynek, więc nikt nie zobaczył, nikt nie wie, no to gdzie ona gra? I przez moment... Kiwa tą głową ta babka jak ten piesek, co w samochodzie tak jedzie z tyłu. Ten taki zabawkowy. Pomyślałem, kurczę, może tak jest. Może tak jest. Ale potem sobie przypomniałem, że ona wpisała sobie na Wikipedii, albo ktoś od niej, no bo kto inny by o tym wiedział, że miała najładniejszą sukienkę 11 lat temu na jakimś, czy jakiejś scenie w Azji. Oho! I że napisała na Wikipedii, albo ktoś inny napisał, że przeszła się po dywanie w Cannes. I zacząłem się zastanawiać, czy ktoś, kto napisał, że miał najładniejszą sukienkę 11 lat temu, byłby w stanie nie napisać, że zagrał w jakimś filmie. Wydaje mi się, że nie. Poza tym, no to tak nie działa, że każdy aktor siada wieczorem i mówi, kurczę, zagrałem w Avengersach, a nikt tego nie wie, wezmę to, wpiszę, bo ludzie przeoczą. No, to się inaczej dzieje. Wydaje mi się, że IMDb jest dość profesjonalną bazą filmów i wszystko tam trafia. Nawet te gnioty z Natalią tam trafiły jakimś cudem. To, co widzieliście wcześniej, jakoś to trafiło do IMDb. I co? Nagle się okazuje, że wielkie superprodukcje z jej udziałem akurat nie trafiły? No, żeby wszystko było jasne. Prawdopodobnie zagrała w kilku innych filmach, ale to musiało być, nie wiem, znacznie na niższym poziomie niż ten Curry Chicken coś tam. Podejrzewam gdzieś w jakichś wioskowych produkcjach, może u jakiegoś vlogera wystąpiła i ostatecznie materiał nie trafił na YouTube'a, nie wiem. Pewnie jest miliony takich gównofilmów niższej jakości niż Curry Chicken i nawet IMDb o to nie dba wtedy. Ja tu na deszczu! Natalia, to chcesz nam powiedzieć, że akurat te dobre filmy, no nikt ich nie wpisał, bo się nie chciało? O sukience z 2012 roku wpisali, ale o filmach nie wpisali? To gówno, co tańczyłaś, jest ujęte, albo jak siedzisz na piachu, jest ujęte, ale film, który cię wypromował na cały Bollywood, akurat nie? W ogóle jak już to oglądasz, bo pewnie ktoś ci to pokazał. Wiadomo, że jesteś się wkurzeni, teraz dzwonisz do prawnika, do menadżera, pytasz się, czy można coś z tym zrobić, czy da się to zablokować. Nie można, to już poszło, to już ludzie oglądają. No w każdym razie... Jest... Ja nie sądzę, myślę, że mają wywalony na to. Nawet ten ziomek, który ewentualnie za nią stoi, to też ma to gdzieś. W ogóle niczym nie przeszkadza. Znaczy, to też jakby dużo sensacji i dużo ruchu wokół tego. Ale no, ludziom to chyba zwisa, nie? To znaczy, możemy być oburzeni, ale to nie jest tak, że ktoś będzie jej teraz... Od dzisiaj już jej nie followuje na Instagramie. To się ruch tam jakiś zbuduje. Oni chyba dziękują, całują się po stopach nawzajem, że Stanowski o tym zrobił materiał.
I oczywiście nie przeszkadza mi, ja jestem daleki od mówienia tego, promuję scam. No nie, w sensie Stanowski. No nie, to jest ciekawa historyjka. Jest bardzo ciekawa historyjka. Ale to nie zaszkodzi dziewczynie jakoś strasznie. No chyba że Instagram, ja wiem, zablokuje to konto. Nie? Lasie, jesteś teraz wściekła. Przy okazji chciałem ci zadać pytanie. W 2018 roku wygrałaś nagrodę na festiwalu IFFA. Nie mylić z IFFA. I w 2019 znowu wygrałaś nagrodę na festiwalu WIFFA. Ale ty nic nowego nie zdążyłaś zagrać między jednym a drugim festiwalem. Co to jest? Za całokształt dostała drugą nagrodę. Bez kitu na bank dostała drugą nagrodę za całokształt. To nie ma innej opcji. Za festiwal, na którym nie grając znowu dostajesz nagrodę. Po prostu, czy ty tam zostałaś na rok na przykład i pomyśleli sobie, ej, jest to z zeszłego roku, jeszcze to ta Natalia tam mieszka obok i może jej damy? Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano, za 15:03. Za 15:03 jestem ogolony. Ogolę się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację. Bardzo byłbym wdzięczny za odpowiedź, jak to się stało. W każdym razie zacząłem wertować też indyjskie media. No nie mogę natknąć się na ślad Natalii Janoszek. W Polsce chodzi po największych studiach telewizyjnych. Spotyka się z najlepszymi dziennikarzami w Polsce. A tam natrafiłem na jeden wywiad z nią. Jakiś brodaty Hindus nagrywa ją telefonem komórkowym pod dachiem, pod jakąś markizą, a w tle pada deszcz. Tell me, how did the film happen for you? First of all, I was always in love with Bollywood because you can sing, dance and act. Okay. Zawsze byłam zakochana w Bollywood, bo możesz grać, możesz tańczyć i możesz śpiewać. Nic z tych rzeczy nie potrafię, ale to nie szkodzi, dlatego jestem zakochana w Bollywood. And that's what I loved Bollywood the most for. About the movie, I really loved the story. Fajnie wypadła Natalia, mówi dobrze po angielsku, natomiast jest to jedyna oznaka jej medialnej popularności na jakże dużym rynku, w jakim są Indie. Zacząłem sobie też sprawdzać rankingi. 100 największych gwiazd Bollywood. Ja wiem już więcej o Bollywood niż chciałem kiedykolwiek wiedzieć, ale Natalia, nie ma cię tam. Nie ma cię w tych rankingach. Przewijam. To już jest takie kopanie leżącego w tym momencie. Już się nic nie da dodać ponad to, co żeśmy usłyszeli. O Jezu. Przewijam. W końcu mówię, kurwa, nie będę przewijał. Wpiszę po prostu Ctrl F, Natalia i zero znalezionych. Nie ma cię tam w tych rankingach. Jaką ty robisz karierę w Bollywood? Powiedz ty, dziewczyno, jak ty podbiłaś to Bollywood, że Bollywood się nie zorientowało? Jeśli te filmy, w których grałaś, są nieujmowane z jakiegoś powodu w tych bazach, to jak to jest, bo ty powiedziesz, że w Polsce ludzie po prostu tego nie wpisują, jak to jest, że na stronie Indian Film History, Indian, figurują w twojej filmografii dwie pozycje, dokładnie te same, co na IMDb. Dlaczego nawet w Indiach nie zauważyli, że ty w tych Indiach zrobiłaś karierę i grałaś w tych filmach? Im też się nie chce tego wpisywać? Wszystkim innym aktorom wpisują, a tobie nie wpisują? I ty tak wzruszasz ramionami, mówisz, no trudno, nie ujęli mnie. A potem się chwalisz wyjazdem do Hollywood? Nie przeszkadza mi to, że ktoś zabierze mnie, nie wiem, na jakąś egzotyczną wyspę, żebym sobie poskakała w bikini i będą ładne zdjęcia. No. Jezus, jaka w ogóle to jest... Dziewczyna żyje w świecie fantazji, ale na pewno dobrze odgrywa tę rolę. Wybitni dziennikarze Plejady się nie zorientowali, że coś tu jest nie tak. Chyba nie ma co narzekać, piękne, tak? Młode ciało, dlaczego nie? Dziewczyno, ty jesteś jakąś patologiczną kłamczuchą. Patologiczną kłamczuchą. Wymyśliłaś sobie życie. To jest groźne. Na początku chciałem zrobić materiał o różnych sztucznych gwiazdach, ale potem tak wsiąkłem w twoją historię, ona mnie tak zassała, że pomyślałem, rany, ty zasługujesz na osobny odcinek, który właśnie się dzieje. Ty zasługujesz na osobny odcinek. I ja nie widziałem takiej historii w polskich mediach nigdy wcześniej. Przypomniał mi się jeszcze, parę oglądałem odcinków Dziennikarskiego Zera, ale mniej więcej w tej konwencji jest chyba taki odcinek o tej Tamarze, co na tych bębenkach grała. Też się uśmiałem tam nieźle przy tym. Mało tego, ja uważam, że ty tak dobrze dzisiaj wypadasz w polskich mediach, że wszyscy machną ręką na to, że wcześniej sobie wszystko zmyśliłaś. Znaczy zmyśliłaś, podkoloryzowałaś razy 1000. No ja też mogę powiedzieć, że jestem najpopularniejszym. Ja się w ogóle dlatego wkurzam na ciebie, bo ja jestem najpopularniejszym Polakiem w Bollywood. Ja tam gram w filmach i też mnie nie ujmują.
Też mnie nie wpisują na tych stronach internetowych. W ogóle chciałem ci powiedzieć, kiedyś grałem w piłkę w największym klubie indyjskim i wygrałem tamtejszą ligę i w ogóle byłem królem strzelców z 82 golami, ale Polakom nie chce się tego weryfikować. No i co? No takie no smutne to, prawda? Możemy sobie piątkę przybić, coś nas łączy. A tak zupełnie serio zastanawiam się, co będzie dalej. Czy będą jakieś konsekwencje? Nie dla mnie, mam nadzieję. Bo te odcinki Dziennikarskiego Zera no, ogląda sporo osób. No, milion osób ogląda, czasami trochę mniej, czasami trochę więcej, ale powiedzmy, że średnio około miliona osób, więc no, to jest dużo. Prawie pół miliona. To się obejrzy chyba jeszcze, nie? Ważnych ludzi także. Czy oni to obejrzą i pomyślą sobie, ale nas nabrało, ale dobra, w sumie jest wesoła dziewczyna, fajna, fajnie się rusza, miła, przychodzi na czas, punktualna, opowie ten swój kit. Tak, że w sumie wszyscy zapomną, że to kit. Czy też ktoś powie, nie no dość, wywalamy ją, jest jebaną oszustką, nie chcemy jej więcej widzieć. Mam wrażenie, że niestety wygra opcja numer jeden. Więc pani Natalia w tym wyścigu po sławę pobiegła już na tyle daleko, że trochę ciężko jej powiedzieć, ej wracaj, już to poszło. Ona jeszcze będzie konsumować to swoje zmyślone życie, jak już wcześniej powiedziałem, i myślę, że wciąż... Ale chyba będzie konsumować na Instagramie. Raczej nie sądzę, żeby po raz kolejny te telewizje śniadaniowe ją zaprosiły. Chyba, że będą chcieli pogadać o tym, jak to jest zmyślać tak dobrze i mieć z tego powodu sukces. Bo to też jest interesująca historia. Jak udało ci się tak wszystkich wkręcić? Jak to możliwe, że nikt tego nigdy wcześniej nie sprawdził? Jak oszukałam polskie media, nowa książka polskiej wymyślonej influencerki. To ma sens. Pozostanie gwiazdą. Ludzie przez tydzień będą pamiętać, że nie jest gwiazdą, a potem stwierdzą, że w sumie to jednak jest. Natomiast mam pytanie całkiem poważne do tych wszystkich dziennikarzy. Czy wy jesteście pojebani? Czy naprawdę nie możecie w Google czegoś pisać? Piszecie o jakichś prestiżowych nagrodach? Ile to zajmuje, żeby sprawdzić, że to nie jest prestiżowe? Ile na IMDb zajmuje, żeby sprawdzić, jaką karierę w Hollywood robi Natalia? Ja wiecie, to jest też tak, że Stanowski nie jest najbardziej ulubioną osobą w internecie, dlatego pewnie, że się czepia wielu ludzi i ci ludzie potem się czują dotknięci i nie do końca darzą go sympatią. Ale jak on wypada w porównaniu do tych wszystkich dziennikarzy, którzy tutaj się przewinęli przez ten materiał? Nawet jakby na takim podstawowym poziomie, z którym mamy do czynienia tutaj. Wiadomo, że to jest jego materiał, więc siebie przedstawia w lepszym świetle i zresztą zrobił ten materiał, ponieważ wykonał jakąś robotę. Ale jak... No takie proste porównanie, nie? Stanowski kontra dziennikarze albo ludzie, którzy podają się za dziennikarzy. Pewnie nie zawsze wypada najlepiej ten facet i nie wszystko, co robi, robi najlepiej, jak tylko może, ale w takiej elementarnej rzetelności. Ja, Janoszek, czy wy jesteście pojebani? Mam ten komfort, że po prostu dostaję fajne propozycje prosto do Polski i mogę wręcz sobie wybierać. Okej, okay, ale okazuje się, że... Ona sama do was chodzi chyba z tymi... Żeby to wszystko... Nie jesteśmy tak do końca naiwni, nie? Możemy się wyśmiewać, że tam dziennikarze są w cudzysłowie ogromnym, ale prawda jest taka, że ich zadaniem jest przyciągnięcie widzów do odbiorników telewizyjnych i nie ma dla nich znaczenia, czy to, co opowiadają, jest prawdą czy fałszem. Liczy się tylko ten efekt. Z jakiegoś powodu obecność tej dziewczyny wzbudzała w Polakach wystarczające zainteresowanie, bo to zawsze budzi taką patriotyczną dumę trochę, że dziewczyna osiągnęła sukces z Polski gdzieś tam za granicą. Takie rzeczy cieszą trochę. No, więc tę robotę wykonują. Trudno to nazwać robotą dziennikarską. To jest raczej jakiś entertainer? Jest jakiś polski wyraz do tego, który by to ładnie opisał? To jest forma prezentacji. To nie jest dziennikarstwo. To jest jakieś wodzirejstwo tego rodzaju. Karteczkami kim jest, wy to czytacie bez żadnej refleksji i puszczacie to dalej w świat. A potem się dziwicie, że politycy robią z nami co chcą, że nam wciskają kity. No jeśli będziemy łykać każdy kit, nawet babki, która przyletuje z Indii i mówi, że podbiła Indię. A tutaj nagle na jednym z największych festiwali filmowych oni wiedzą, kim jest Natalia Janoszek. To też było super. A teraz leci podbić Hollywood, tylko się jej spóźnia samolot. No to jak my chcemy żyć w normalnym kraju? Dziękuję. No to miło spędzony czas, muszę powiedzieć.
Nie wiem, czy jakieś wnioski możemy wyciągnąć z tego. Takie rzeczy się dzieją, będą miały miejsce i możemy się... No chyba to jedyny plus tej całej historii jest taki, że mogliśmy się trochę pośmiać. Ja nie sądzę, żeby kogokolwiek spotkały jakieś konsekwencje, albo czy oczekujemy jakichś konsekwencji. To trochę śmieszki z tej dziewczyny, trochę śmieszki z dziennikarzy, z pseudodziennikarzy przede wszystkim. Tak tej całej nieszczęsnej plejady, jak i tego, tych wszystkich telewizji śniadaniowych. No i to tyle, o taki materiał do śmiechu. A to, że dziewczyna ma tam profil na Instagramie, to, że sobie zarobi jakieś pieniądze, no to nawet jeżeli w Hollywood nie zagrała, no to zagrała na pewno w telewizjach polskich. I zagrała na tyle skutecznie, żeby zarabiać na tym. Więc tyle. Tyle z tego, proszę Państwa.